Za moment nastąpią pierwsze cięcia. Na tym etapie prac chodzi tylko o jedno. Trzeba sprowadzić pierwszy potężny element koparki na poziom gruntu. Dobrze idzie, dobrze, bardzo fajnie. Jak dotkniesz tamten element, to ta szybka spadnie. Pierwsze cięcie już za nami. Pięknie. A ja się nie spodziewam, że to takie ciężkie. No. Kurwa, my to spróbujemy teraz opuścić. Idę. Każdy z tych elementów linowych zawsze ma jakiś napęd i urządzenia, które powodują jego ruch. My po prostu skupiamy się na luzowaniu tych hamulców, kładziemy elementy na ziemię, wiemy, że lina jest swobodna, ona po prostu nam no, nie narobi jakichś dodatkowych problemów, ani nikomu krzywdy nie zrobi. Z Januszem teraz pomalutku popuszczamy, żeby tam nikt nie podchodził. Nie ma nikogo w obrębie maszyny. Idzie! Wsuwa się na dół. Idzie. Powolutku się... 1,5 metra brakuje, żeby dotknął ziemi. 1,5 metra. Szybko idzie. Metr. Ile jeszcze zostało? Już dotknęło ziemi, ale jeszcze się wcisko pod ciężarem. Super, znów się udało. Następny etap. Sprawa załatwiona, co? Jest. Robimy teraz coś, co szybko da nam tony, żeby po prostu wypchnąć jutro już samochody. A ty musisz chyba teraz z drugiej strony sobie podjechać, kura, co? Ja jadę z drugiej strony. Kurde, tu jest pojedyncza gąsienica, tam są dwie. To niedobrze. Kura! Nie wiem, czy nie będziemy musieli najpierw tamtego drugiego taśmociągu skończyć. Bo ta maszyna ma niesymetryczne podwozie, a my ją teraz odciążamy po tej lżejszej stronie. Czyli co najpierw? To chodź, zobaczymy. Idę. Widzę tutaj mały problem, bo mamy niesymetryczne gąsienice w tej maszynie. Tutaj ciężar maszyny jest skupiony po lewej mojej ręce. Odciążamy bardzo prawą stronę i musimy chyba troszeczkę tu wystopować, położyć ten taśmociąg do końca, żeby nam się stateczność tej maszyny nie straciła. Bo patrz, kura, ona ma cały ciężar po tej stronie. Jak my to najpierw spuścimy na glebę, to już nie mamy w ogóle problemu. Aha. Wiesz o co chodzi? To są cztery winkle, nie? To jest przeciąć. Myślisz? No zobacz, no bo ja tam ciął, patrz. Obudź. No, nie ma szans, mówisz? To jest przegryź.